nasz Dąbrowski, ziemi polskie do Polski, za Twoimi przewodem włączy się Nie zgadzamy się na działanie skierowane przeciw organizacjom pozarządowym i prawu do wolności zgromadzeń. Ograniczane są prawa kobiet i dąży się do legalizacji przemocy domowej. Misiewiczyzm, nepotyzm, kumoterstwo i żerowanie na publicznym majątku. Znowu nadeszły w naszym kraju czasy, w których obywatele muszą zabiegać o demokrację. Aby nasze działania były skuteczne, potrzebne jest zjednoczenie całej opozycji demokratycznej w Polsce. Nie możemy dać się podzielić. Uzurpatory! Ekskazory! Uzurpatory! Ekskazory! Uzurpatory! Żeby postawić tę kropkę. Konstytucja! 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 Historia najnowszej Polski to data szczególna i tragiczna i my jako naród powinniśmy wyciągnąć wnioski i być mądrzy, by nigdy więcej nie powtórzył się 13 grudnia, gdzie Polak stanął przeciwko Polakowi. Dlatego tutaj dzisiaj się zgromadziliśmy, dlatego tutaj jesteśmy. Dlatego też tutaj wspólnie z KOD-em manifestuje inicjatywa polska, takie jak w Kołobrzegu, w Szczecinie, w Warszawie i wielu, wielu innych miastach. Jesteśmy razem. Odłóżmy swoje plany na bok. Zgromadźmy się wszystkie siły polityczne w Polsce pod takimi hasłami jak wolność, równość, demokracja. Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! To nie jest partia, to nie jest rząd, który kocha Polaków, który szanuje. To nie jest rząd, który słucha. To jest grupa uzurpatorów, którzy wygrali wybory, oszukując Polaków, mówiąc im, że chcą dobre zmiany. Jak ta zmiana wygląda, widzimy tutaj wszyscy razem, tak? Dlatego tutaj jesteśmy, dlatego protestujemy. I z tego miejsca chciałbym do wszystkich zaapelować. Nie dajmy sobie wydrzeć wolności, nie dajmy sobie wydrzeć demokracji. Polacy to mądry i dumny naród, który, mam nadzieję, nie pozwoli się wyprowadzić z rodziny wolnych narodów europejskich. Szanowni Państwo, dużo już tutaj powiedziano na temat tego, co się źle dzieje w kraju i wszyscy mamy tego świadomość, inaczej by nas tutaj nie było. Ten 13 grudnia zupełnie na pewno inaczej byśmy spędzili. Wolność i demokracja, tak jak powiedziane było tutaj nieraz, nie została nam dana, jak widać, na zawsze. Protestowałyśmy my kobiety z mężczyznami wspólnie. Mamy wiele haseł, które są cały czas aktualne i jeszcze będą bardziej aktualne. Dlatego, że pan Kaczyński, pani Szydło mogą liczyć na kobiety, mogą liczyć na mężczyzn, na to, że się nie zgodzimy, na zabieranie nam prawa wyboru do tego, że stanowimy, jesteśmy podmiotem, a nie przedmiotem. Ręce precz od demokracji! Ręce precz od demokracji! Ręce precz od demokracji! Nie może być tak! Szanowni Państwo, jest nas bardzo dużo. Pomimo wszystko, że jest okres przedświąteczny, przyszliśmy tutaj i chcemy pokazać, że czas 13 grudnia nie powtórzy się. To my, obywatele drugiego sortu, mówimy nie! 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 Proszę Państwa, przyjechaliśmy tutaj ze Szczecinka, przyjechaliśmy tutaj z Białego Boru, to są mniejsze miejscowości, ale przyjechaliśmy tutaj po to, żeby powiedzieć panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, że my tego nie kupujemy! My nie kupujemy Prawa i Sprawiedliwości i ich obietnic, bo im się wydaje, że małe miasteczka lub wsie na pewno pewnych spraw nie rozumieją.
To nie jest tak, panie Kaczyński! Panie pośle Kaczyński! To nie jest tak! Politycy PiS-u! My też mamy własny rozum! My też widzimy, co się dzieje! To nie jest tak, że czarny lud to kupi! My się z tym nie zgadzamy! Nie zgadzamy się! Nie! Nie! Ręce precz od demokracji! Ręce precz od demokracji! My ludzie! Zrobimy tutaj porządek! My wszyscy razem przeciwstawimy się PiS-owi, partii, która robi co chce! Ma nas za nic, ale to my musimy wszyscy razem z dużych miast, z małych miasteczek, nawet z wiosek, musimy wziąć się razem do roboty i starać się utrudnić PiS-owi wygranie wyborów, bo nie ma na co czekać. Nie pozwolimy! Nie pozwolimy! Nie pozwolimy! Nie pozwolimy! Nie pozwolimy! Wszyscy razem! Wszyscy razem! Wszyscy razem! Zjednoczeni! Wszyscy razem! Zjednoczeni!